dobry. Piękny dzień, piękna pogoda. Ogarniamy śniadanko i dzieciaki, szkoła, a następnie jedziemy w końcu na ten egzamin, na który przygotowywałem się wspólnie z żoną przez ostatnie kilka tygodni. Więc życz mi powodzenia. Zmiana na ostatnią chwilę. Na egzamin okazuje się, do Sheffield jedziemy z Samuelem, ponieważ u naszej opiekunki też dziecko chore. Więc last minute change. Jedziemy do Sheffield przez Barnsley, gdzie zostawiamy Samuela u naszej wspaniałej, kochanej Kingi znajomej. Ojejku. Samuś nie może zostać w domu, z opiekunce też schorowało się dziecko, więc bierzemy go ze sobą do, prawie do Sheffield. Czyli jest 10.37, planowany czas dojazdu. Mamy tam być o 10.45, tak? 10.45? Mhm. Tak, za 15.11. I proszę, mapa. Kurczę, jak zwykle wszystko na ostatnią chwilę, ale wiem, że się uda. Wiem, że dojedziemy, wiem, że zdamy. W zasadzie gonimy. No. Po prostu. Wpuszczą nas ten egzamin, czy nie wpuszczą? Tam miało być tak spokojnie, miało być tak pięknie, a teraz się okazuje, że kurde na mordę wylądujemy. Trzy minuty przed czasem, a wszystko było naprawdę. Nie zjadłeś śniadania? Nie, zjadłeś coś. Kawa nie była dzisiaj wypita, bo nie zdążyłem zrobić. Wszystko po prostu na sekundy. Ale damy radę. No to po egzaminie nie było tak łatwo jak na angielskim, ale zdaliśmy. No tak szczerze mówiąc, to na tym teście pytania nie były takie same jak te w internecie. To znaczy, no niby to samo, ale w inny sposób zadane. Kilka było zupełnie takich, których totalnie wcześniej nie wiedziałem, nie słyszałem, nie widziałem o nich. Także musiałem trochę na logikę to wszystko ogarniać. Nie? Także lepiej jednak książkę przeczytać, nie bazować na samych testach. Grześku, jak się czujesz po zdaniu egzaminu? No, już opadły emocje. Już jest okej, no. Już wracamy do normalności, już jedziemy, zaraz kawę wypijemy. O, mój kolega dzwoni, żeby zapytać się... Nakręć go oczywiście. Kolega dzwoni, żeby zapytać się, jak mi poszło. Cześć, Damian! No, cześć, Grzegorz. Co tam, kurde, słychać? Stary, ja właśnie z Sheffield wyjeżdżam, właśnie jestem po egzaminie, przyjacielu. O, to super. No. To super, ty. Wszystko okej, okay, nie? Wszystko okej, okay, Damian, tak jak mówiłeś. Ty zdawałeś w zeszłym roku chyba, tak? Dosłownie będzie chyba teraz gdzieś w czerwcu, te robię jak już książeczkę w rękach, jako paszport, nie? Książeczka. Aha. Chcieliśmy jakiś cheesecake kupić, ale jakoś mięso jest, sausages są, ty chyba tu będą. Tu chyba będzie cheesecake. To jest pizza. Pizza? Creamy mash? Nie, to jest creamy mash. O! Hej. Piękny zakątek w Barnsley. O! Kto tam z okna zagląda? Możemy wejść? Już było dziecko chore. O, przepraszam cię. Pijemy kawę z tobą. Super. Może być? Oczywiście. Muszę się z tobą przywitać jak należy. Aaaa, super dziewczyna. Dzięki. Dzięki za pomoc. Nie ma sprawy. Czyli ściana tych sławnych ludzi tutaj. Może się tu znajdę kiedyś na tej ścianie. No, tak, jest tu, mamy, wiesz, taki... Super. Zobacz mnie i Piotrka, jakie szczury. Jakie dzieciaki, wiesz? Ty jesteś ty? Tak. Boże. Na jakimś lotow... Hej, hej, dobry wieczór. Już późno się robi. Zaraz pora do spania.
ale podsumowuję właśnie dzisiejszy dzień. Przez całe popołudnie celebrowaliśmy zdane testy z wiedzy o życiu w UK. Później Dominika pojechała na lotnisko, wróciła do Polski na 5 dni. Ja zostałem z dziećmi i oczywiście spędzam też czas na planowaniu, na podsumowaniu tego, co już udało mi się w tym miesiącu zrobić. I tak, kiedy patrzę sobie na ten mój plan na maj, to już jedną rzecz tutaj mogę odznaczyć. Robiłem 8 testów dziennie i zdałem test w Sheffield, co czyni to zadanie, egzamin na brytyjskie obywatelstwo, wykonanym zadaniem. Natomiast wiem, że jutro zajmę się jedną z tych rzeczy, a dokładnie będzie to ta rzecz, czyli zacznę wykonywać, a de facto zacznę rozmawiać z podcasterami. Po raz kolejny podejmę próbę rozmów z podcasterami i troszeczkę mam inne podejście do tej branży, też po rozmowie właśnie z jednym z podcasterów z Liverpoolu, z Michałem Frąckowiakiem. Dzięki niemu uświadomiłem sobie pewne fakty o tej branży, o których powiem jutro. Dobrej nocy, pa!